pan młody, jak był mały, właśnie to podpatrzył tam, jak on to robi. I sam postanowił później też to zrobić. Tak więc podszedł sobie do toalety, nalał sobie pianki, no i tak jak się przyglądał, jak tamten pan to robił, no to sam postanowił sobie właśnie taką operację zrobić. I tak się tutaj ładnie pianką do golenia wysmarował. No i chwycił tą maszynkę do golenia i spróbował się ogolić. Tak samo, tak jak widział to tamtego pana, swojego znajomego starego. No i właśnie i próbuje się tak golić elegancko, mały Wojtuś. Tak, do tego też dojdziemy etapu historii. O, bardzo ładnie mu to idzie. Tak, szyjkę. No. I jak już się tak właśnie golił, no to oczywiście postanowił się spukać, no bo mówił, tak na imprezę to ja się nie wybiorę na pewno. Taki uciapany cały, no to nalał sobie wody do umywaleczki i tutaj, o, już sobie właśnie wyczyścił rączki, za chwileczkę sobie buźkę będzie, o, wycierał. O, tak. Tak sobie mały Wojtuś ładnie buźkę wycierał. Już się tutaj odmył trochę, no to wziął sobie ręczniczek. Oj, w oczy mu nawet wlazł troszeczkę, jako że małe dziecko było, to go trochę poszczypało. Tak, ręczniczek pięknie się powycierał. Ej, jeszcze nos! No i... Ej, a policzek? Ej, nie no! Trzeba jeszcze to zrobić! Wy nie mówcie co! No weźcie ją, zakryjcie! No i mały Wojtuś udał się później właśnie na tą imprezę ze swoimi starymi znajomymi. Tak sobie właśnie to trupał. No i po drodze, jak już tak szedł, no to postanowił sobie przewalić w kółce. Jako że podpatrzył starszych kolegów, jak oni to robią, proszę bardzo, wziął sobie zapalniczkę, papieroska również. No i mówi, nie będę gorszy, też sobie przyjadę. Ciekawe, jak taki papieros się smakuje. O, pierwszy papieros w życiu. To była miłość od pierwszego wejrzenia od razu. No i gdy tak przed tą imprezką, o, piękna kuleczka, sobie zaczął puszczać, szybko doszedł do wprawy. No i jak już tak zaszedł pod tą imprezkę, za chwileczkę dam mu popielniczkę, żeby sobie szczepnął albo ugasił, ponieważ na imprezę nie można było wnosić papierosków. O, tak, ugasił, już miał dosyć. Jako że mało płuca miał, to nie za dużo mógł spalić tego papieroska. No i jak już mały Wojtuś rzeczywiście na tą imprezę wszedł, postanowił jeszcze po drodze zerwać sobie kwiatuszek, żeby wręczyć gospodyni tej oto imprezy, która organizowała. Tak więc zapraszamy tutaj organizatorkę imprezy. Tak, jest jedna organizatorka, zapraszamy. I on właśnie, mały Wojtuś, pani na wejściu postanowił wręczyć ten oto kwiatuszek, przywita się z nią ładnie, objął ją rączkami, pocałował, o tak, w podziękowaniu za to, że może wejść na imprezkę, jeszcze później w policzek dał, o tak właśnie. Tak więc tak oto Wojtuś wszedł na imprezę, no i pani go oczywiście przyjęła z otwartymi ramionami, tak więc od razu powiedziała panom, żeby nalali mu taką małą pięćdziesiątkę, tak więc Panowie, szybko nalewamy dla Wojtusia malutką pięćdziesiątkę, jako że no, był najmłodszy i pierwszy taki malutki chłopczyk na imprezie, no to karniaczka bez popitki oczywiście.
Brawo, brawo, i brawo, to mały Wojtuś cały wieczór sobie elegancko zaliczył, no a później to już były, tak, balety, dancing do białego rana. No i oczywiście jeszcze gdzieś tam o północy, jak zgłodniał, no to mówi, kurde, muszę coś zjeść, nie? No to zobaczył sobie na stole bananka, postanowił, że muszę go jakoś odpakować sobie. Bo głodny jestem, głodny nie będę tańczył, a że banan jest bardzo pożywny, to postanowił sobie zjeść tego banana. Tak, skórkę wyrzucił byle gdzie, jako że już trochę był podchmielony, nie zważał na to, no i już się zajadał oto tym banankiem. O, jedną połówkę zjadł, za chwilę drugą, nawet jej nie opierał, poszedł ze skórki, taki był głodny, że zjadłby wszystko. No i jeszcze po tym bananku zobaczył ciasto, tak więc mówi, no to ciasto też sobie zjem, takie dobre, tam jakaś pani mówiła, że sama robiła, że... Troszkę mu się ulało, ale to nic, małemu Wojtusiowi wolno było, tak więc nikt na to nie zwracał uwagi. Troszkę się uciapał, ale za chwileczkę poszedł z powrotem do domu. Nie! Banan do końca. I tym sposobem Wojtuś do białego rana już na jedzenie mógł się bawić, tańczyć. Tak więc wielkie brawa dla Wojtka. To był taki jego pierwszy wypad na imprezę w życiu. Był mimo wszystko bardzo szczęśliwy, uradowany. A rano pozostał oczywiście pierwszy kac. Tak więc dziękujemy.